Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym zaprezentować grę Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Jako że Microsoft w Goldzie zaczyna nas coraz bardziej rozpieszczać i daje na weekendy coraz lepsze gierki. Znaczy na weekendowe pogranie oczywiście. To nie umieszkałem oczywiście spróbować, z czym się je tego remastera. Z tego co kojarzę, na pewno grałem w tą grę, pierwotną wersję kiedyś. Jestem ciekawy, jak się prezentuje ta wersja remastered, zremasterowana. No i w sumie, co by nie przedłużać, wybierzmy może karierę, zobaczmy. Seacrest County has become the ultimate place to speed. A playground for the most exotic cars and drivers in the world. But this is not a lawless place. Constant competition has led to the creation of the world's fastest police force, Seacrest County Speed Enforcement. The SCPD spare no expense to redline it all the way and make you pay. Every day, new drivers still show up and attempt to tame Seacrest County and outrun the law. The pursuit for the ultimate drive starts here. Which side are you on? Początek fajny, jak zawsze w Need for Speedzie. Widzę, że menu po staremu z poprzednich części. Co byśmy tu wybrali? To jest to. To jest to. Czy się tej gry nigdy nie planowałem kupić? Skoro Electronic Arts daje te swoje EA Play, które teraz w sumie należy do też Game Passa, to w ogóle bez sensu jest kupować jakąkolwiek grę od nich. Trzeba po prostu poczekać, nie wiem, te pół roku i praktycznie każda gra od nich ląduje w tym pasie. Nie wiem, czy to jest dla nich strzał w stopę, czy jakiś tam mają zysk, ale ja w życiu od nich teraz gry na premierę nie kupię. Nawet teraz jak Mass Effect wychodzi, to totalnie olewam. Poczekam, aż wyjdzie w EA Play. Entry in the Roadsters Reborn race event is confirmed. Zupełnie bez sensu. You can choose any of the available cars to drive in the race. Some cars are locked at this time. To tylko Porsche. Dobra, nie gadaj, baba. Niech będzie Porsche, bo nic innego nie ma. W pięknym kolorze czerwonym. Nie, takim. Boże, żeby musicie tak gadać tyle. Dawać mi tu mięcho. Sam na początku gadałem, a teraz chcę mięcha. To zakładam, że będzie mnie policja ścigać jakaś. Zobaczmy, jak się czuje brykę czy coś. Grę mam ustawioną nie na ilość klatek, tylko na jak najlepszą grafikę. Czyli być może w 4K. I 30 klatek oczywiście. Kuźwa, ale samochód się dziwnie steruje samochodem. Mocy na lusterko wsteczne, widzę, nie starczyło. Ciekawe, czy jest widok z kabiny. O kuźwa. To wypadki są jak w Burnoucie. Czyli nie ma widoku z deski. Dobra. Ciśnij A, żeby włączyć nitro. A trzeba trzymać, widzę. O kuźwa. No to muszę powiedzieć, że w dircie trochę lepiej się steruje tym samochodem.
Okej, okay, zobaczymy jak dalej. Jak inne bryki się zachowują. Może Porsche po prostu ma tak, że jest szybkie, ale mało, nie wiem, sterowne. Tak z poziomu maski to grafika fajnie wygląda. Nie zajeżdża mi, drogi ojciec. Chyba te nitro tu odgrywa rolę dużą. Ale zakręty normalnie. O! Konsola przywaliła na czołówkę. Miło, że konsola też błędy popełnia, a nie jedzie jak po sznurku. Czyli taki mały plusik jak na razie. Ale to lusterko mnie śmieszy, powiem szczerze. Żeby takie nędzne odbicie dać. W sumie... Wszystko widać jak trzeba, nie? Ale na niebiesko, ludzie kochani. Szaleństwo normalnie. Ale jak na razie konsola, mimo że mam dużą stratę miałem, to jakoś specjalnie mi nie odjechała. Mam nadzieję, że nie stosują takiej techniki jak w starych Need for Speedach, że po prostu czołówka nie odjeżdżała, zawsze starała się trzymać, owszem, z przodu, ale jak gracz jechał powoli, lamił tak jak ja, to dawał się dogonić, a potem jak gracz doganiał, to wtedy jakby nagle speeda dostawały samochody. O, wygrałem niechcący nawet. To spoko. Dali mi na tyle fory, że ich dogoniłem. Nowy samochód, Mazda RX-8. 30 tysięcy. Dwa samochody dostałem. Dobra, to teraz co? Zabawa w gliniarza? Dobra, zobaczmy. Dobra, nie gadajcie tyle. Komenda. A u nas czym się ścigają? Volkswagenami? Nie miałem styczności dawno z policją, więc nie wiem. Kolczatka jakaś? Dobra, zobaczmy. Cóż gra nam podpowie. Ale akcja. Policja też ma turbo?
co, mam go zepchnąć, puknąć? Nie wiem. I tak już? To to? Chyba tego kierowcę zabiłem prędzej niż go zatrzymałem. No ale co mnie zabicie, to też jest zatrzymanie, jakby nie patrzeć. Niech im będzie. Ech, mało rajcujące to było. Subaru Impreza jako policyjny. Może polubię, może. Dobra, powiedzmy, że policji mam chwilowo dosyć. Jedziemy wyścig. Ciekawe, czy mogę już coś innego wybrać. No weźmy tą Mazda RX-8. Niech będzie czarna. Nie daj się zatrzymać i wygraj wyścig. Czyli rozumiem, że teraz będzie policja przeszkadzać. Być może. I zobaczmy, inaczej się tym kieruje. Troszkę czuć różnicę. Jakby trochę bardziej skrętne jest niż tamto Porsche. Są i oni. Wypadł koleś. Ciekawe, czy ja mogę ich spychać jak w Burnoucie. Policja jakby ścigała pierwszego bardziej. O, druga jest. Wypad policję. Ciekawe, czy będą kolczatki rzucać. Czy jeszcze za wcześnie. Z drogi, bo ci przywalę. Kurde, myślałem, że ostrzejszy ten zakręt będzie. Ale trzeba przyznać, że mimo pierwszego wrażenia, takiego dosyć słabego, troszeczkę lepiej teraz jest. Policję wykończyłem. Jeszcze odkryję, jak tutaj tylko z poślizgi wpadać i będzie pięknie. Kurde, chciałem go zepchnąć na czołówkę. Co za policja? Mają chronić i służyć, a nie mnie zabijać.
To widzę, że trzeba pod prąd jechać, żeby się nitro nabiło. Boże, jakiś samolot był. Widzę, że takie skróty robią. Czyli tak jakoś bez fabuły tu ta część chyba jest. Drastyczne przekroczenie prędkości. Ostatnio widziane w Mazda. Panie kochany, ja w życiu Mazdą nie jechałem. Ciekawe, ile tu samochodów jest. Dobra, idziemy. Następny wyścig. Jakoś tych policyjnych nie będę wybierał, dopóki nie będzie to obowiązkowe jakoś. Uuu. Takie cudo teraz. Kuźwa. To musi być... żółte. Pani kochana, niech pani się nie produkuje. Ja tu tylko się chciałem pościgać. 2-3 odcinki może nagram i mi się skończy ten czas darmowego grania. Ale zasadniczo nie obraziłbym się, jakby w pasie to wylądowało. Panie kochany. Oj, to chyba trzeba przyhamować. Trzeba przyznać, że nawet skrętna ta bryka. O Jezu, ale ściąłem. Ale wstyd. Nie będziemy powtarzać, jedziemy dalej. Niech się walo. Czyli co? Nie zaliczyło mi tego? Czyli co? Trzeba złote medale zdobywać? Pojedynek. Przynajmniej baba nic nie gadała. Może być deszcz. Fajnie, fajnie bym zobaczył, jak tutaj w deszczu to wygląda. Może będzie fajnie. Powiedzmy, nie jest to deszcz. Tylko po deszczu, ale... O ty chamie.
ciekawe, czy te skróty się na coś przydają. Pierwszy raz tą bryką jadę, nie czuję jeszcze jej. Ale może wyrwę na próbę skrótem. Jak go... Aha. Chciałem powiedzieć, jak znajdę ten skrót. Ale skrót został ominięty. Nie da się kolesia zepchnąć. Albo koleżanki, bo w sumie nie przeczytałem, z kim się ścigam. To w ogóle takie rozróżnienie jest. I skubany będzie mi tak przed nosem jechał. Się puknij sam. Ojciec, a nie. Tu na lewo był skrót, którego oczywiście nie wykorzystałem. Kurde, pełne skupienie. Ciężko gadać. Kurde, koleś na lotni. Po co marnować zasoby konsoli na jakieś lotnie? Co, ostatni zakręt, jesteśmy w domu? Dobra, wygrałem. Spoczko. Nie było łatwo. Jaki nowy samochód? BMW. Bolid młodzieży wiejskiej, czy jakoś tak. Your car has been installed with the latest anti-pursuit technology, the spike strip, based on... No to ja policją jadę? Czy co? Dostałem kolczatkę. Jakiego mi kolczatka, ja się pytam. Przynajmniej ładna pogoda, słoneczko. Nie tak jak w dircie, że praktycznie każdy wysik to jakiś śnieg, deszcz, mgła albo kombinacja wszystkiego naraz. Przynajmniej można okolice podziwiać. Jedzie. Kolce mam pod strzałką do dołu, rozumiem. To co, mogę policję wykolczatkować? No koleś, jak ty tak będziesz mnie spychał nieładnie. Dobra, już mogliby sobie darować te wstawki.
Kuźwa. No i co? Myślałem, że nie przejadę tej blokady. Nie, no, na pewno muszę obczaić, jak się zakręty pokonuje. No tak jak ja to robię, to raczej robię to nieprawidłowo. Ciekawe, czy się da policję na kurczatkę złapać. Koleś. I druga suka, chciałem powiedzieć, poszła. Fajnie, że blokadę mi przed nosem puścili. Kolega w boczek minął. Taki spryciarz. To się pozbędziemy konkurencji. Jeszcze jedna kolczatka mi została. No, udało się bez zadrapania minąć. No i cool. I się udało wygrać. Miło, miło. Oki, co my tu mamy nowego? Koralowe wybrzeże, czy jak? Przystań? Jedziemy, jak dają. O, Porsche, ale inne. Zobaczymy, jak tym się jeździ. Porsche Boxster to było chyba pierwsze. To takie se. Rzekłbym. W nocy. Niech będzie i nocka zatem. O, to całkiem ciekawy zakręt wyszedł. Czyli trzeba trochę gazu popuścić i wcisnąć. I wtedy mamy poślizg. No, logiczne. Ciekawe tylko, czy jest jakiś klawisz, może przycisk odpowiedzialny za ręczny. O kuźwa, trochę za głęboko weszłem. Proszę Państwa, jak on jedzie. O kuźwa. Kurde, jakieś punkty naliczę. Nie, nie,
kurde, nie doczytałem, o co tu chodzi w tym wyścigu. Czy po prostu wykręcić najlepszy czas, czy może jakieś triki robić na trzepaku, jak to się mówi. Łomat. Zaczyna deszcz padać jak w dircie. Zaraz pomyślę, że oni się zmówili jakoś. Piękny, ciasny zakręt, który mi nie wyszedł za bardzo, ale nic, to prujemy dalej. Będzie zakręt w prawo, też ostry. Kurde, pika mi, że się pewnie nie wyrobię, czy jak. Metę widzę. Czyli znowu brązowy metal. O dwa razy pikało. Tak. Czyli blisko było złotego bądź srebrnego. Czyli takie samotne wyścigi na czas nie są moim konikiem, to się nazywa. Piękne bryki, ale nie chcę mi się patrzeć. Dobra, zobaczmy następną trasę. BMK. BMK to musi być czarna obowiązkowo. Dobrze, proszę pani. Śmigamy. Zaraz trzeba zakończyć pierwszy odcinek. Ile można tych emocji? Tych wrażeń. No ale jak na razie pozytywne wrażenia, ale wątpię, żebym tą grę kupił. Tak jak wspominałem. No chyba na dzień dobry 150 kosztowała. Ale chyba poprzedni Dirt był fajniejszy. Wolę jakąś fabułę w grze mieć. Jaka by nie była, ale żeby była. Ale etapy zróżnicowane, trzeba przyznać. Albo góry, albo teraz tak jak pola. Są. Przynajmniej pod tym kątem ta seria zawsze była ciekawa. Ciekawe, czy jest tutaj efekt tunelu aerodynamicznego. To się chyba w strumieniu nazywa, z tego co widzę po tym napisie w prawym dolnym rogu. Panie, kto tak stodołę buduje? Na środku drogi prawie.
Ale koleś, no. Tu miałem pierwszą czołówkę. Zawsze mi się wydaje, że łatwiej gonić, jak uciekać. Kuźwa, drugi raz. Kurde, te piski opon to normalnie jak w Hollywood. Ciekawe, czy będzie hat-trick i znowu komuś wjadę na czołowe. No i przynajmniej wygraliśmy. Dwie czołówki, a mimo wszystko wygrałem. Spoko, spoko, naprawdę. Wrażenie pierwsze pozytywne mimo wszystko. Nissan Roadster, ulala. Dobra, no ale wrócimy do menu. Okej, skończmy ten pierwszy odcinek w formie rzutu okiem. Myślę, że pogram jeszcze. Tu mam w sumie dwa dni jeszcze na ogranie tej gry, zanim mi się skończy czas. Może wykręcę z dwa, trzy odcinki. Zobaczymy, co tam dalej słychać. Zatem dzięki za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii. Hej.